Dzień dobry, kolejna odsłona modernizacji stacji Warszawa Zachodnia. Przed wejściem do tunelu liczna grupa przybyszów zza wschodniej granicy, która sprzedaje fałszywe perfumy. Ale my przyjrzymy się bliżej temu, co się tutaj dzieje, bo ja już widzę, że na terenie byłego peronu pierwszego mamy wielki dół. Zobaczmy go z góry. W ubiegłym tygodniu tutaj jeszcze stał peron pierwszy i resztki przejścia podziemnego były. Teraz tutaj jest wydobywany materiał, ziemia, beton i nie tylko. Ta maszyna na pierwszym planie ma za zadanie zniszczyć pozostały beton, żeby można było go wybrać. Pokruszyć go na kawałki musi, tak jak tutaj. Jedzie betoniarka. To sytuacja po drugiej stronie. Tu mamy głęboki wykop. Jest i mini koparka. Tu jednak pan się decyduje wycofać. I obok nas kolejna duża maszyna. Co to jest w ogóle? Zobaczmy. To jest dźwig. Po prostu. Czyli będzie odbywać się wylewanie betonu. Wszystko tutaj dzieje się równolegle, równocześnie. A ten semafor jest już nowiutki, zobaczcie. Wywrotka z materiałem. Opuszcza plac budowy. A pusta jedzie po materiał. I żeby było ciekawiej, obok jedzie pociąg. Grodzisk Mazowiecki. Wjazd na tor 10 przy peronie 4. I kolejna betoniarka. Zbliża się moment, na który czekamy. W międzyczasie trzecia betoniara podjeżdża. Zobaczcie, mamy dwie, które czekają na swoją kolej. Kolejny lejek jest już obok. Zobaczcie, tu już nie jedzie pusta wywrotka, tylko z porcją tłucznia. Kolejny pociąg to flirt do Skierniewic. I kolejna porcja betonu. Kolejna wywrotka z tłuczniem. Teraz zobaczcie, z obu równolegle jest podawany beton. Dla mnie jest to bardzo takie satysfakcjonujące oglądanie, jak to leci.
betoniarka numer 4. Zwiększył się depozyt rozjazdów między peronem 4 a 5. Formowany jest peron numer 3. I tu obok tej budowy jeżdżą pociągi, tak jak linia S2 teraz do Sulejówka Miłosnej. Mamy Elfa. Czy Griffin z pociągiem Intercity Górski. Łyżka po łyżce. Przy zadoszeniu póki co zbyt wiele się nie dzieje, ale nie ma to większego znaczenia, bo jak widzicie, bardzo wiele dzieje się w miejscu, gdzie stały perony 1, 2, 3. Na zadoszenie przyjdzie jeszcze pora. Wydaje mi się, że przybyło troszkę tych elementów, które będą wykorzystane do budowy zadaszenia. Jak widzicie, na zachodniej jest po prostu jak w ulu. Ogrom prac. Linia S1 do Otwocka przez linię średnicową dalekobieżną, czyli przez stację Warszawa Centralna. Teraz zobaczymy kilka pociągów, a później przeniesiemy się na ulicę Kasprzaka, gdzie zobaczymy, jak wygląda postęp prac przy budowie linii tramwajowej. Mamy równoczesny wjazd na tory przy peronie 5 SKM-ki oraz KM-ki. Za kilka minut na tor 6 przy peronie 5 wjedzie ekspres Intercity Chrobry ze Szczecina Głównego. EN57 AKM zjeżdża na tory postojowe. Ekspres Intercity Premium ED250-020 z Rzeszowa do Gdyni Głównej. Lokomotywa EP09 z pociągiem Chrobry. EP09-016.
EN57 AKM z pociągiem do Mińska Mazowieckiego. Wjazd na tor 10 przy peronie 4. Coś dla miłośników piłowania. Ten pociąg wyruszył ze Skierniewic. Z Łodzi Fabrycznej do Kołobrzegu jedzie Intercity Pobrzeże. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. EU160-010. Ekspres Intercity Premium z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego. EB250-007. Wjeżdża ekspres Intercity Berlin-Warszawa Ekspres i dzisiaj mamy husarza EU44-007. Odjazd. I jeszcze mamy Impulsa 45WE. Tramwaj na ulicy Kasprzaka. Trwa budowa. Jestem na skrzyżowaniu Kasprzaka i Krzyżanowskiego. Tu już przejść nie mogę, natomiast widać, że powstają tutaj przystanki o nazwie Szpital Wolski. Minikoparka. Skrzyżowanie z Bema. I tam dalej skrzyżowanie z Aleją Prymasa Tysiąclecia. I przy Prymasa Tysiąclecia także mamy wiaty przystankowe. I poglądowo, jak wygląda sytuacja z drugiej strony skrzyżowania. A to już tory między Aleją Prymasa Tysiąclecia a Ordona. Tutaj będzie przystanek Ordona. Jestem
jesteśmy chyba w najciekawszym miejscu, czyli u zbiegu Kasprzaka, Wolskiej oraz Redutowej, gdzie łączy się nowa linia ze starą linią tramwajową. I tutaj prace wyglądają naprawdę interesująco. Stare tory. Tramwaje z Bemowa dojeżdżają tylko do przystanku Fort Wola. Jeżdżą tędy tramwaje dwukierunkowe i dzięki widocznym tutaj tymczasowym rozjazdom mogą zmieniać kierunek jazdy. Przejazd odbywa się tutaj przy ograniczeniu do 5 km na godzinę.